Cześć, witam Was w Robi, Retrogralnia, a dzisiaj nie będzie o retro, tylko o temacie jednym z moich ulubionych ze świata gadżetów technologicznych, czyli o smartwatchach. Będzie to recenzja takiego smartwatcha wypożyczonego nam przez Oppo do testu o nazwie, jakby nie było, Oppo Watch. Jak wiecie, bawiłem się różnymi zegarkami, smartwatchami i taką kategorią, którą sam stworzyłem i nikt inny nie stosuje, czyli feature watchami, czyli urządzeniami, których nie można wgrywać nowych aplikacji. Oppo Watch zdecydowanie jest smartwatchem. Jest to smartwatch na zasadzie standardowej, oprócz iOS-a i Tizena, nie iOS-a, WatchOS-a i Tizena platformie, czyli na Wear OS, czyli można powiedzieć Androidzie dla zegarków, tak się zresztą kiedyś nazywał. Natomiast troszkę nietypowy jest zegarek jak na Androida, bo większość przynajmniej popularnych zegarków na Androidzie jest okrągłych. Ten kształtem, no można powiedzieć, że inspiruje się pewnym popularnym urządzeniem. Niektórzy mówią, że totalnie zżyna z Apple Watcha. Chociaż tak będąc uczciwym, znaczy można mówić, że użycie prostokątnego kształtu o mniej więcej takich proporcjach, które są najsensowniejsze w sumie dla takiego urządzenia jest zżynaniem, no Apple nie wynalazł prostokąta, tak? Nawet Apple nie wynalazł użycia prostokąta w zegarkach, a nie tym bardziej smart zegarkach, tak? W sumie moje pierwsze dwa, nawet trzy chyba zegarki smart, czy około smart zegarki, włączając Pebla, były prostokątne, więc można powiedzieć, że to po prostu kształt najlepszy dla zegarka, który nie jest okrągiem, więc w naturalny sposób jest to podobne do Apple Watcha. Czy jest to jakaś zżynka? No, chyba niekoniecznie. Kształt szkła, sposób jego zakrąglenia na bokach chyba jest trochę inny niż Apple Watcha. W sumie bardzo dawno Apple Watcha nie widziałem na żywo, więc ciężko mi porównywać. Nie ma koronki, są dwa przyciski. Są, zdaje się, ceramiczne plecki. To jest w ogóle wersja 46 mm, chyba jest też mniejsza jeszcze, ale po co komu mniejsza wersja, jak ten ekran wcale nie jest wielki. Aha, dlaczego ten zegarek jest dla mnie ciekawy i w sumie nawet sam myślałem, czy kiedyś go sobie nie kupić tak do testów, gdyby nie było pandemii, bo w sumie w trakcie pandemii to trochę zegarek jest urządzeniem drugorzędnym, szczerze mówiąc, dla mnie, ale w innych warunkach byłby całkiem istotny. No przede wszystkim jest to zegarek prostokątny, co nie jest częste na Androidzie. Jest to zegarek na systemie od Androida, który słyszałem o nim niekoniecznie dobre rzeczy, że się muli, że to nie jest za fajny system, a tu podobno chodzi fajnie. Zaraz powiem, czy tak jest naprawdę. No i ma fantastyczny ekran, naprawdę ten ekran jest piękny. No, nic mu nie można zarzucić. Kolorki, ostrość, czerń, oczywiście AMOLED, reakcja na dotyk, wszystko pięknie. Tu od razu widzicie, że tarcza ma wbudowaną folię bąbelkową. Taki gadżecik, nazwaną bańkami. Można siedzieć i godzinami to ciekawostka. Nie wiem, czy to jest w innych zegarkach, ja nie widziałem czegoś takiego. Takiej interaktywności tarczy. No pięknie, naprawdę zegarek wygląda bardzo ładnie. No ile ładnie można być? Prostokąt oczywiście, nic super fancy. Natomiast wygląda ładnie i tak nienachalnie, tak porównując na przykład z Samsungiem, który też wygląda bardzo ładnie. No to Samsung ma taki widok nachalny, tak ciężko go przeoczyć, to no jest taki element, no nie wiem, może nie geekowy, no będzie pasować wszędzie, tak? Naprawdę, naprawdę ładnie, ładnie, zgrabnie. Pasek, no ma to zapięcie takie trochę nietypowe, nie jestem jego fanem, jakoś moim zdaniem mniej wygodne niż klasyczne. Pasek też jest w własnym standardzie, łatwo go się odpina, łatwo wpina, natomiast no nie, może być to zwyczajny pasek. Nie może być to zwyczajny pasek zegarkowy, no ale pewnie o zamienniki nie jest trudno. Czujnik tętna oczywiście, klasyczny, nic, żadnych innych czujników. No i ten piękny ekran, naprawdę, naprawdę piękny. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to jest to typowy system wearowy, tak? Jak mówię, nie traktujcie tego jako super szczegółowe informacje, bo nie mam porównania z innymi zegarkami na Wear OS-ie. Mam porównanie z Samsungiem, mam porównanie z jakimiś feature watchami, czy z Peblem, no ale to trochę inna liga, więc ciężko porównywać. Natomiast jak dla mnie jest tu wszystko, co jest potrzebne. Działa to raczej dobrze. Nie ma, zobacz, przewijanie jest naprawdę, naprawdę płynne. No, wiemy już ile zgonów w Polsce. Nie jest to super płynne zawsze, tak? Zdarzają się drobniutkie potknięcia czasami przy niektórych aplikacjach, ale zupełnie szczerze, na pewno nie jest gorzej niż w Samsungu, powiedziałem porównywalnie. Samsung też czasami potrafi leciutko się zamulić. No tutaj czasami jest tak, o nie wiem, skliknę na pobranie aplikacji, no to
jest jakaś mała zwłoka pomiędzy czym coś się zareaguje, tak? Nie jest to jakiś tam demon szybkości, jak najszybsze telefony, ale jak na zegarek naprawdę. Samo przewijanie chodzi super płynnie, bardzo ładnie. Nie ma się czego czepić, jak widzicie, wszystko wygląda pięknie. Da się znaleźć nawet jakieś gry. Co chodzi tutaj? Zobaczmy, jaką tu gierkę mamy. Tap to play. Co to jest? Będzie za gra. O, chyba jakiś klon Flappy Birdsów, ale raczej dosyć taki hardkorowy. Zero punktów. Może chociaż jeden punkcik, jeden malutki. Nie! Ktoś przejął z trudnością. Tak, no Flappy Birdsy są oczywiście idealną grą. Nie potrafię w to grać. Na zegarki. Może tu coś bardziej przyjaznego. Trzeba po co dzień gry na zegarku, no ale jak już jest, to oczywiście, że trzeba spróbować pograć. No, coś tu się udało. Kiedyś 9 punktów miałem nawet, więc trochę lepiej. No ta gra już ma nawet sens. Ach, no dobra, nie będę pokazywać wam, jak tu lamię w gry na zegarku. Jak słyszycie, jest też głośnik, całkiem konkretny. No dobra, no i o zegarku świadczą pewnie jego funkcje, jego możliwości. Co my tu mamy? Najpierw trochę wiele osób uważa, że w zegarku najważniejsze są funkcje sportowe. Pierwsze mnie trochę zaskoczyło, jak odpaliłem to, co było pod przyciskiem już domyślnie zdefiniowane, to tych opcji jest bardzo, bardzo mało. Tak, na przykład nie ma Orbitreka, który aktualnie w czasach pandemicznych jest w sumie moją główną aktywnością. Jak widzicie, jest pływanie, więc zegarek też jest wodoodporny. No, jest bardzo mało, to można zmienić wewnątrz, na zewnątrz, ale jest to wąsko. Natomiast z drugiej strony nie musimy używać śledzenia tego od aplikacji od producenta, no bo jest to system androidowy czy googlowski, więc mamy w aplikacjach także... Nie, to jest ciągle ten, nie obróżniam ikonki, gdzie tu jest sport od... Tu mamy Google Fita. No i tu opcji będzie już dużo więcej, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie to szczególnie nie interesuje, bo i tak dla mnie ważne jest jedynie, żeby zegarek mierzył tętno, jeśli chodzi o jakiś ruch. Nie robię jakichś bardziej zaawansowanych śledzenia, ale podejrzewam, że Google dostarczy wszystko, co jest potrzebne. No jest trochę bardzo. Od razu widać, no ładnie to prezentuje płynność zegarka. Nie, no naprawdę, naprawdę jest dobrze. Jeśli chodzi o płynność, jeśli chodzi o mierzenie tętna, no wydaje mi się, że daje wyniki w miarę ok, ale no nie. Nie zagwarantuję, że one są super precyzyjne. Tu tam różne informacje o śledzeniu. Inne aplikacje. No jak z każdym zegarkiem, jak już wam mówiłem w tych odcinkach o tym, po co w ogóle komu smartwatch, to ciągle aplikacje są jak dla mnie rzeczą drugorzędną, tak? Na siłę da się znaleźć kilka aplikacji, które czegoś się przydadzą. Zegarek przede wszystkim ma pokazywać czas cały czas. Jest tu ekran Always On na szczęście. Zaraz zobaczycie, jak się włącza. I ma pokazywać powiadomienia. No i ma trzymać co najmniej jeden dzień na baterii. Chyba ten jeden dzień będzie trzymać, może nawet dwa. Natomiast nie jest to już jakiś demon baterii, nie ma co ukrywać. A może trzy czasami, któż to wie. No i to robi bardzo dobrze, tak. Robi powiadomienia, ładnie się łączy z zegarkiem na Androidzie. No bo pewnie można używać z Apple'em, ale po co? Tak naprawdę, no da. To właśnie nie wspomniałem o tym, że to jest też ogromna zaleta tego zegarka, że jeśli ktoś lubi design w stylu Apple Watcha, to wcale nie ma dużego wyboru fajnych urządzeń na Androidzie. Pod Androida na Wear OS, tak? Większość jest okrągła, więc tym bardziej. To nie, ten zegarek nie jest konkurencją dla Apple Watcha, jest konkurencją dla Samsungów, bo Samsung jakby jest też, no mimo że nie jest to Android, to jednak jest produkt Androida, produkt Google, co ja gadam, to jednak dobrze radzi sobie z Androidem, trochę gorzej z Apple'em. No i dla innych zegarków na Wear OS-ie, z których większość wygląda inaczej, więc bardzo dobrze mieć wybór, bardzo dobrze, że taki zegarek prostokątny powstał. No, z innych rzeczy, więc jeśli chodzi o aplikacje, no co ja tutaj znalazłem, co do czegoś się może komuś przydać. Przeszukałem listę najlepszych aplikacji i nie znalazłem za wiele tego. Ale co ja tu doinstalowałem, co do czegoś się może przydać. Aha, mapy. No rzeczywiście mapy, to jest coś, czego mi trochę brakuje na Samsungu, bo jeśli jakieś sensowne zastosowanie zegarka można znaleźć, to nawigowanie, tak? Oczywiście nie w samochodzie, ale piesze nawigowanie. No i nie znalazłem dobrej aplikacji pokazującej mapę googlowską. Tak, są jakieś nadzorowane mapy, ale chodzi mi o to coś, co byłoby zintegrowane z telefonem. Na telefonie wskazuje cel i później chodzę. A tutaj to jest ładnie, płynnie. Naprawdę nie ma się czego czepić, więc jest to jakaś zaleta w stosunku do Samsunga i ogólnie jakieś sensowne zastosowanie zegarka.
I co jeszcze? Co jeszcze? A wiadomo, że można sobie jakieś listy tworzyć, notatki, Shazam, jak chcemy bardzo szybko sprawdzić, jaka to melodia. Google Pay, tak, to jest dla niektórych w ogóle coś, co dyskwalifikuje Samsungi. A jak dla mnie fajny dodatek, ale nie must have, czyli możliwość płacenia NFC tutaj. Bez problemu da się kartę z Google podpiąć. Jest to oczywiście cecha wszystkich może nie wszystkich, ale wszystkich zegarków z NFC na Wear OS. Więc niektórzy mówią z drugiej strony, że to nie ma sensu, bo taki gest robić dziwnie. Moim zdaniem nie jest super, nie jest źle, nie jest to jakoś optymalne. Nie wiem, czy gdybym miał ten zegarek na stałe, to bym płacił zawsze zegarkiem czy komórką. Pewnie zegarkiem w sumie, po co wyciągać komórkę. I jak dla mnie fajnie mieć kolejny backup, jeśli wyjdę z domu i nie wiem, telefon się rozładuje, bo karty już raczej nie noszę, albo nawet zapomnę telefonu, a będę miał zegarek, chociaż ostatnio robię zwykle odwrotnie, bo raczej mam telefon, a niekoniecznie zegarek. No to fajnie to mieć. Działa, ważna informacja. Przewaga nad Samsungiem, każdy musi sobie sam ocenić, na ile ważna. Jeszcze jakąś chyba użyteczną aplikację znalazłem jedną. Aha, sklep. Ciekawostka, nie wiem, może wyprowadzicie mnie z błędu w komentarzach, ale nie znalazłem sposobu, żeby przeglądać wygodnie aplikacje na telefonie. Nie widzę kategorii w sklepie zegarku, tak jak ma Samsung, nie widzę kategorii aplikacji na zegarek. I w zasadzie jedyny sposób dobrego przeglądania aplikacji, czyli jest fajna opcja, aplikacja na telefonie, która pokazuje mi towarzyszące aplikacje do aplikacji na telefonie, których nie mam jeszcze zainstalowanych, już teraz wszystkie mam, więc to fajnie pozwala szybko uzupełnić jakby zegarek jako uzupełnienie telefonu, ale nowe aplikacje? Tylko tutaj, tylko z poziomu zegarka. Dziwne strasznie, no aż mi się ciężko to uwierzyć. Może wyprowadzicie mnie z błędu, ale nie znalazłem sposobu. Więc jak chcę znaleźć konkretną aplikację, to mogę użyć rozpoznawania mowy albo wklepać to z klawiatury. I tu ciekawostka, może przez prostokątny kształt, ale klawiatura nie jest fatalna. Da się na tym coś, no widzicie, już zrobiłem błąd, ale i tak, mimo ale pełnej klawiatury, no i chciałem powiedzieć, że jest dobrze, może na ręce mi się pisało lepiej. Da się tu coś wpisać, no nie jest to super wygodne, ale o dziwo nawet z moim niesuper cieniutkim paluszkiem da się z tej klawiatury korzystać. Więc pewnie można też użyć jej spokojnie do odpisywania na SMS-y czy inne akcje. A. Spotify, owszem, natomiast trochę dziwne, nie wiem, może przeoczyłem coś, ale nie widzę tu opcji ściągania utworów offline, tylko tak naprawdę sterowanie z tym, co jest na telefonie. No, muszę to się jeszcze pobawić, dziwne, bo na Samsungu dało się pobierać do pamięci i używać tego offline, no bo zegarek ma też własną pamięć, można podłączyć słuchawki, może coś nie dopatrzyłem. Inne zastosowanie zegarka, które moim zdaniem byłoby bardzo fajne, ale jeszcze soft nie daje takiej możliwości, przynajmniej w polskich warunkach za bardzo, chociaż tutaj chyba już może by dawał, to odtwarzanie właśnie nagrań, tylko ja raczej nie słucham muzyki, a słucham audycji albo, nie wiem, Tok FM-u, albo podcastów. No niestety, na żaden zegarek nie ma apki Tok FM-u, bardzo żałuję. Bawiłem się aplikacjami na podcasty, na Samsungu coś tam znalazłem, ale działało to fatalnie, nie zawsze ściągało, chodziło mi coś offline'owego właśnie, żeby podcasty puszczać z zegarka standalone. Kiepsko to działało. Tutaj, no po krótkim researchu, nie ukrywam, że nie szukałem super długo, znalazłem jedną taką apkę, która nawet w wersji darmowej nadaje się do użytku i Wam ją pokażę. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Mamy jakiś podkaścik o grach oczywiście, o czym innym. Możemy pobrać, możemy usunąć. Jak widzicie, głośnik gra dosyć głośno. Oczywiście ocenianie jakości głośnika na nagraniach to raczej niemożliwe. Ale jeśli na nagraniu rozumiecie, co mówią, to nie jest źle. No, w sumie nawet to przetestowałem, całkiem fajnie się sprawdza. Oczywiście można pójść standalone, ale teraz znalazłem nowe zastosowanie, dlatego nawet jak chodzę po domu, oczywiście jak jestem sam, nikt nie narzeka na hałas, no to zamiast chodzić słuchawkę, jak chcę słuchać podcastu, zamiast ściągnąć na samą komórkę, można założyć zegarek i z zegarka sobie słuchać audycji. Całkiem przyjemne. Czy niezbędne, czy ułatwia to jakoś znacząco życie? No nie, ale fajne.
więc szczególnie myślę, że ten tryb standalone chciałbym potestować kiedyś, jeśli sobie ten zegarek kiedyś sprawię i skończy się pandemia na basenie, bo bawiłem się słuchawkami Bluetooth wodoodpornymi. No niestety Bluetooth pod wodą w zasadzie nie działa, nie działa na większą odległość. Natomiast więc z zegarka leżącego na brzegu się nie posłucha, natomiast zegarka na ręce i słuchawkami Bluetooth być może by to działało, więc wtedy te podcasty miałyby dla mnie sens. Szczególnie na zegarek jest wodoodporny. No i to tyle. Pozostałe aplikacje, które są wymieniane jako najpopularniejsze, to oczywiście Google Keep, jakieś notatki, nie wiem, Uber, bo przecież nie można wyciągać telefonu, żeby zamówić taksówkę, trzeba zrobić to jednym kliknięciem. Tinder, no nie używam, więc niestety nie sprawdzę. No i tyle, więc generalnie apki na telefonie to jest taka fajna rzecz, tak? I raczej bezużyteczna. Sport, jak ktoś potrzebuje, mapy, płacenie, nagrania, muzyka, podcasty, to wszystko, do czego się zegarek może przydać. I tutaj myślę, że na Androidzie znajdziemy, na Wear OS znajdziemy mniej więcej wszystko, co na innych popularnych platformach. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, która może jest troszkę minusem tego zegarka, to tarcze. A przynajmniej to jest najważniejsze rzeczy. Przynajmniej te domyślne tarcze mnie nie porywają. To jest chyba najbardziej rozbudowana tarcza, jaką znalazłem, która nie jest ciągle super rozbudowana, chociaż przynajmniej ma skróty do innych opcji, które można ustawiać, więc to już coś. No jak możecie zobaczyć na przykładzie tego zegarka, jestem zwolennikiem tarcz mających w zasadzie wszystko, bardzo dużo informacji i to inna sprawa, że to nie jest tarcza firmowa, tak? Tą tarczę musiałem trochę poszukać, więc natomiast i tak wydaje mi się, że tarcze domyślne są troszkę ubogie i jedna jeszcze cecha, że też widoku Always On, to w ogóle słabo widać teraz na kamerze pewnie, ale widoku Always On redukują ilość informacji w zasadzie tylko do godziny. A na przykład ta tarcza, nic się nie zmienia w widoku Always On, poza tym, że przygasa, tak? Może to bardziej baterię zużywa, ale mi się bardzo podoba, że ciągle mamy dużo informacji. No to o tarczy, jak mówię, to traktujcie to trochę jako poglądowo, bo pewnie jakby przysiąść, poszukać tarcz i jeszcze zapłacić, bo wiele jest płatnych, to by się znalazło jakąś wypasioną tarczę, ale no... Jak tak szukałem nawet po sieci, to nic mi nie rzuciło się w oczy i na sprawę, że trochę czasu musiałem spędzić na Samsungu, żeby dobrą tarczę znaleźć. No, jest tu zegar światowy. Nie jest źle, nie róbcie mnie źle, nie jest źle, natomiast nie jest rewelacyjnie. I są te takie detale niby po polsku, ale nie wiem, dzień tygodnia pokazuje już po angielsku, tak więc jest tam parę elementów niedopracowanych. Natomiast no, nic strasznego, jak się przyłożycie, wydacie parę złotych, to pewnie znajdziecie tarczę idealnie dopasowaną do waszych potrzeb. Chyba zbliżamy się do końca. A, fajna rzecz, jak jest player, jak używa się czegoś, co jest playerem, to podobnie jak na Androidzie, wskakuje to od razu tutaj, nie trzeba szukać apki. Można stąd szybko odpalić. Można uruchomić, żeby odpalenie odtwarzania na zegarku, na telefonie automatycznie wrzucało player na ekranie. Tego nie mam odpalonego, ale też fajnie to działa do sterowania. Oczywiście w zegarku bardzo ważna jest energia. Tak jak wspomniałem, w obecnych czasach nie robiłem takich typowych testów, ile zegarek wytrzyma przy całym dniu użytkowania, bo w sumie nie ma takich dni, kiedy bym spędzał dużo czasu na zewnątrz, czy potrzebował zegarka. No ale nie sądzę, żeby tutaj była rewelacja. Tak? Myślę, że ten jeden pełen dzień, może dwa, nie więcej, taki ekran musi brać. Ładowanie, jak to zwykle w zegarkach, dedykowana ładowarka. Magnetyczna, jak widać. Tutaj złączka. Nie trzyma to super, mam wrażenie. Musiałem czasem trochę tutaj tak poruszać, żeby złapał kontakt, więc nie jest to super pewne. No i tutaj znowu pewna wada, może nie wada, ale inaczej, brak zalety, którą ma Samsung, tak, że Samsung ładuje się indukcyjnie w normalnym standardzie, to może być dowolnej ładowarki indukcyjnej, w tym także innego telefonu, przynajmniej Samsunga, nie jestem pewien, czy inne telefony to mają, czyli power sharingu. I to akurat było bardzo fajne, bo jadąc na krótki wyjazd na parę dni nie brałem ładowarki, tylko po prostu podładowałem zegarek z komórki. No niestety takiej opcji nie ma, ale ciężko używać to za wielką wadę, bo większość zegarków ma takie rozwiązania, po prostu Samsung rozwiązał to fajniej, więc nic szczególnego, tak? No, naładujecie to swobodnie tą ładowareczką i źle nie będzie. No cóż, mogę powiedzieć. Gdybym nie miał żadnego zegarka i miał teraz kupić zegarek do użytku z Androidem, bym się bardzo poważnie zastanowił. Kto wie, czy by cechy tego zegarka, czy dodatkowe, czyli płacenie, mapy, by nie przeważyły nad Samsungiem. Z drugiej strony jednak do mnie chyba bardziej przemawia ten design klasyczny, trochę bardziej nachalny Samsunga, no i pierścień jest bardzo fajny, chociaż tutaj
nawet niby tam nie było widać nazwiska kolegi, bo to później RODO albo coś. Pierścień jest bardzo fajny. Z drugiej strony ekran prostokątny jest praktyczniejszy, tak? Więcej informacji się mieszczą, więc w sumie pod kątem użytkowym chyba jest lepszy. Nie wiem, miałbym duży zgryz. Oba zegarki są dobre. No tutaj przy Oppo nie ma dylematu, bo kupujemy najnowszy zegarek Oppo, bo innego nie ma, a w Samsungu, żeby w okolicach 1000 zmieścić, trzeba kupić stary model, który wcale, jak szczerze odpowiadałem w recenzji, wcale nie jest szczególnie dużo gorszy, albo nawet w ogóle gorszy od nowego. No ale jednak jest to pewien dylemat, więc tak to lubię. Moim zdaniem powinno zdecydować przede wszystkim podejście do kształtu, no i te niuanse, jeśli chodzi o aplikacje, szczególnie jeśli chodzi o płacenie. Natomiast naprawdę jest to bardzo, bardzo solidny zegarek na Androidzie, więc... no i ten ekran, tak? No to mam, nie mam ustawionego światła na maksa jeszcze. Gdzie tu mam? Zobaczymy w trybie latarki, jak chciał. Świeci ładnie. No, pogoda teraz nie pozwala może przeprowadzić pełnych testów w pełnym świetle, ale z tego, co czytałem i z tego, co widać po tym, co ustawieniach tutaj dają, raczej nie ma co narzekać, tak? Ekran naprawdę, naprawdę daje radę. O, teraz mam maksa. Trochę można się obawiać o samą odporność tego. Pewnie jakby to wyglądało po dłuższym użytkowaniu, ciężko powiedzieć. Tutaj jednak pierścień też może dostać oczywiście, ale pewnie pierścień trudniej uszkodzić niż szkło. No ale cóż, no, nie jest to gadżet za grube miliony, ani tysiące, tylko 1000 w okolicach, więc można chyba zaryzykować. Więc bardzo fajna ciekawostka. Z użytecznością tak samo jest z każdym innym zegarkiem, więc nie oczekujcie, że nagle zastąpi on Wam komputer czy telefon, ale naprawdę warto go rozważyć. Bardzo polecam ten zegarek. Dziękuję. Wojtek, Retrogralnie.